Wiecie, jest gościnnym miastem. Ja nie wiem jak wy, ale ja jako gospodarz, a też współgospodarzem się to czuję, nie mam nic przeciwko temu, żeby zaglądali tu przyjezdni tacy jak ten, który za chwilę się też tutaj pojawi. Powitamy ich na pewno gościnnie. I powiemy sobie, szkoda, że wpadają tak rzadko. Szkoda, że wpadają tylko wtedy, kiedy mają jakiś interes. Szkoda, że nie ma możliwości, żeby z nimi porozmawiać, żeby była jasność. Myśmy zaproponowali panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie rozmowę. Skoro już dwóch kandydatów jest na miejscu, możemy porozmawiać. To zaproszenie spotkało się z odmową, co nas specjalnie nie dziwi, ale spokojnie poradzimy sobie tutaj sami. Moi kochani, ja jeszcze odniosę się do transparentu, który tam widzę, 2050 to za późno. Tak, ja też uważam, że to za późno, żebyśmy mieli jasność. Ten transparent dotyczy neutralności klimatycznej, którą, czy też dekarbonizacji, którą powinniśmy moim zdaniem osiągnąć według mojego programu w 2050 roku. Ale ja bym chciał, żebyśmy osiągnęli w 40. Bardzo bym tego chciał. Tylko wiem, w jakim momencie jesteśmy i jak głębokie są zapóźnienia w tym zakresie, o czym moglibyśmy rozmawiać godzinami. A więc ten 50. rok wydaje mi się celem ambitnym. Jeżeli zrobimy to wcześniej, to będę się bardzo, bardzo cieszył. Moi drodzy, mój rodzinny Białystok w ten weekend bez wątpienia stał się stolicą Polski. Za pół godziny będzie tu wspomniany już Andrzej Duda. Jutro będzie Rafał Trzaskowski, dziś jestem ja, więc trzech tych, można powiedzieć, najgłówniejszych kandydatów rywalizujących dzisiaj o urząd prezydenta Polski w ciągu 48 godzin zjeżdża właśnie do tego miasta. W najważniejszym momencie historii ostatnich wielu lat wszyscy są w Białymstoku. I ja wiem, dlaczego tak jest. Bo to jest miejsce absolutnie niezwykłe. Dla mnie to jest oczywiste. Tu zaczęła się, jak już wspomniałem, moja droga w świat. Pierwszy rodzinny dom, kilkaset metrów stąd, na ulicy Malmeda, jeszcze istnieje. To jest dom, w którym Itzhak Malmed, bojownik z getta białostockiego, stawiał czoła w bohaterski sposób hitlerowcom. To tutaj, zaraz, na rogu Malmeda i Piotrkowski. Całe dzieciństwo i młodość na osiedlu Piasta. Dom na Towarowej, szkoła na Mieszka I, kościół na Piastowskiej, później liceum na Fabrycznej, ale to też Podlasie. Rodzina w Bielsku Podlaskim, tutaj stoi ta rodzina. Pierwsze wycieczki do Królowego Mostu czy Supraśla, wypady do Sokółki oczywiście, spod Sokołki, nie Pachołki, przecież wiemy to wszyscy. Do Supraśla, do Krynek, do tatarskich Bochonik, do Kruszynian i na południe, tam krainą otwartych okiennic, aż za Michałowo, do Szymek, do Jałówki, na Siemianówkę, w tamte strony. To początki dziennikarskiej drogi. A Wasilka, jak w ogóle gdziekolwiek wyjechać, jak nie przez Wasilków? No to przecież wszystkie drogi w świat przez Wasilków. Powiedzmy to sobie jasno, dziś nie mamy głowy państwa. Mam nadzieję, tam gdzie powinna być mądrość, dziś jest mało smaczny żart. Tam gdzie powinna być duma, jest nieporadność. Tam gdzie powinny być pomysły, działanie, jest pustka. Tam gdzie powinno być mądre przywództwo, jest słabość i zależność. Kiedy rozmawiam z ludźmi, często tymi, którzy 5 lat temu głosowali na obecnego prezydenta, często widzę ich rozczarowanie, czasem też oburzenie, czasem wstyd, ale najczęściej niesmak albo złość.
Czy my, obywatele Rzeczpospolitej, dobrze czujemy się z myślą, że twarzą polskiego państwa jest prezydent, o którym wszyscy i w kraju, i za granicą wiedzą, że jest całkowicie podległy prezesowi całej partii? Że jest niezależny w tym sensie, że nic od niego nie zależy. Czy my, katolicy, dobrze czujemy się z tym, że prezydent, powołując się właśnie na nasze katolickie wartości, robi i mówi rzeczy, które stoją w całkowitej sprzeczności z tymi wartościami? A potem jeszcze pokornie wysłuchuje, jak jego głowę państwa obsztorcowuje jak jakiegoś uczniaka przez 9 bitych minut dyrektor Tadeusz Rydzyk. Czy my, ojcowie, matki, dzieci, dobrze czujemy się z tym, że prezydent pojęcia rodziny, które dla nas jest tak ważne, używa jako młotka do bicia nim po głowie innych obywateli, używa go jako instrumentu dla żenujących wojen światopoglądowych i politycznych, szczucia na ludzi, ludzi na ludzi, dzieci na dzieci. Rzeczy poważne zasługują na powagę i szacunek. Urząd prezydenta zasługuje na powagę i szacunek. Pamiętajcie o tym, że nie wiem jak wy, ale ja nie chcę Polski PiS-u, ale nie chcę też Polski Platformy. Nie, dość, naprawdę, wystarczy. Ja stawiam sobie za cel, żeby PiS i Platformy rozkleszczyć wreszcie. Przecież i w jednym, i w drugim miejscu są sensowni ludzie. Tylko zobaczcie, co się teraz wydarzyło. Oni są jak taka patologiczna relacja, która tylko czeka na siebie, żeby znów rzucić się sobie do gardeł, żeby móc się obrażać, żeby móc się obrzucać tym wszystkim, czym obrzucają się od lat. Tylko bezpartyjny prezydent może ich rozszczepić, rozdzielić i sprawić, że ich potencjał na nowo zacznie służyć Polsce. Wierzę, że tak będzie. Pięknie żegnają się ze swoim kandydatem. Dziękuję wam za wzruszające przybycie.